tej serii filmików rozwiążę kilka przykładów z rzutu pionowego. Będą to po prostu zadania z ruchu jednostajnie przyspieszonego w jednym wymiarze, ale właśnie w kontekście rzucania przedmiotów w ziemskim polu grawitacyjnym. Pierwszy przykład, który chciałabym rozwiązać, jest następujący. Tutaj, żeby zaoszczędzić czas, pozwoliłam sobie wkleić treść i rysunek do zadania. Zadanie jest następujące. Upuszczamy piłkę z urwiska z prędkością początkową równą 0 metrów na sekundę. Delikatnie po prostu kopnęliśmy nogą albo strulaliśmy tą piłkę w ten sposób, że jej prędkość w kierunku pionowym tutaj wynosi 0 metrów na sekundę. A prędkość końcowa, prędkość w momencie upadku wynosi 100 metrów na sekundę. Przy czym, ponieważ prędkość jest wielkością wektorową, to musimy tutaj oprócz wartości określić również jej kierunek. Kierunek prędkości w momencie upadku na Ziemię jest do dołu, więc umówmy się, że wszystkie wielkości wektorowe skierowane do dołu będą miały znak minus, a skierowane do góry będą miały znak plus. Ponieważ zajmujemy się ruchem w jednym wymiarze, to określenie kierunku w górę lub w dół poprzez znak przy wartości w zupełności nam wystarczy. Już nie potrzebujemy oznaczać strzałką nad symbolem danej wielkości, że jest to wektor. Dobrze, oprócz tego wiemy, że przyspieszenie, z jakim poruszała się piłka, to przyspieszenie ziemskie. Jego wartość wynosi w przybliżeniu 10 metrów na sekundę kwadrat. I zgodnie z naszą umową, ponieważ jest ono wielkością wektorową skierowaną do dołu, przyspieszenie ziemskie działa do dołu, będzie ono miało znak minus. I teraz, czego szukamy? Szukamy wysokości tego urwiska, czyli szukamy przemieszczenia piłki. Czyli różnicy między położeniem końcowym piłki a położeniem początkowym. Używam tutaj symbolu delty, również będę go używać w odniesieniu do prędkości i do czasu. I przypomnę, że jest to po prostu różnica między wartością danej wielkości na końcu i na początku. Ponieważ możemy się umówić, że nasz punkt 0 znajduje się tutaj, że tutaj znajduje się 0 i wówczas szukamy tej wartości, ale równie dobrze możemy się umówić, że punkt 0 jest gdzie indziej i wtedy interesuje nas tak czy owak różnica między wartością w tym punkcie i w tym. Że jak rozwiążemy to zadanie? No więc tak, wiemy, że przemieszczenie jest równe prędkości średniej razy upływ czasu. Jest to tak naprawdę definicja prędkości średniej. Tutaj symbol A jest od angielskiego słowa average. Że prędkość średnia w ruchu jednostajnie przyspieszonym i tylko w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyraża się przez średnią arytmetyczną prędkości początkowej i końcowej. Tutaj należy pamiętać, nie jest to ogólny wzór, tylko jest to prawda wyłącznie, gdy przyspieszenie jest stałe. A ponadto zmiana prędkości wyraża się przez przyspieszenie razy upływ czasu. Tutaj stosuję ten symbol delty zgodnie z tym, jak wyjaśniłam przed chwilą. No i dobrze, i te wzory już nam wystarczą do rozwiązania naszego zadania. Po pierwsze, możemy znaleźć czas ruchu z tego ostatniego wzoru. Tak, wystarczy podzielić obie strony tego wyrażenia przez przyspieszenie. To się równa prędkość końcowa minus prędkość początkowa przez przyspieszenie i dla naszych danych będzie to minus 100 minus 0 metrów na sekundę podzielone przez minus 10 metrów na sekundę kwadrat.
Tutaj mamy minus 100 przez minus 10, to jest 10. Metry na sekundę przez metry na sekundę kwadrat to są sekundy. Jeszcze przekonajmy się osobno, zróbmy rachunek jednostek. Metry na sekundę podzielić przez metry na sekundę kwadrat to się równa... Tyle tutaj odpowiednie jednostki tutaj się skracają i pozostają nam sekundy. Wszystko się zgadza? Dobrze, wiemy, że ruch trwał 10 sekund, a teraz pozostaje nam policzyć jeszcze przemieszczenie z tego pierwszego wzoru. Obliczmy najpierw prędkość średnią. To jest średnia arytmetyczna prędkości końcowej i prędkości początkowej. Czyli dla naszych danych to będzie minus 100 plus 0 metrów na sekundę przez 2, czyli minus 50 metrów na sekundę. Prędkość ma wartość 50 metrów na sekundę, jest skierowana do dołu. A teraz ostatnia rzecz, czyli przemieszczenie, to jest minus 50 metrów na sekundę razy 10 sekund, czyli minus 500 metrów. I piłka pokonała odległość 500 metrów i przemieściła się do dołu. To nam mówi ten minus. Sprawdźmy jeszcze jednostki. Metry na sekundę razy sekundy to są oczywiście metry tutaj. Nie powinno być żadnych wątpliwości. I już wiemy, rozwiązaliśmy zadanie. Wysokość naszego urwiska wynosi 500 metrów. Ale przy okazji tutaj, rozwiązując to zadanie, otrzymaliśmy taki ciekawy wzór. Tutaj warto zwrócić na niego uwagę. Mianowicie okazuje się, że nie musimy po drodze liczyć czasu trwania tego ruchu, tylko wystarczy wykorzystać wzory, które mieliśmy tutaj po drodze. Mamy prędkość końcowa minus prędkość początkowa przez przyspieszenie. To jest czas. Tak? Wykorzystaliśmy tutaj ten wzór. I jeszcze razy prędkość średnia. I to się równa prędkość końcowa do kwadratu minus prędkość początkowa do kwadratu, a wyrazy mieszane prędkość końcowa razy prędkość początkowa występują raz z plusem, raz z minusem, więc się kasują, a w mianowniku mamy 2a. To jest taki ciekawy wzór, który w kolejnych przykładach będziemy wykorzystywać.